jako nawóz taki zielony, który posłuży. Zapach ukorzeniacza towarzyszył jej od dzieciństwa i to on wpłynął na jej życiowe wybory. Już jako architektka krajobrazu Michalina Trępała zaczęła prowadzić wraz z tatą Zielone Pogotowie. Grzegorz Majda robił to, na czym znał się najlepiej. Pielęgnował rośliny, a córka, nagrywając go ukradkiem, podpytywała. Wiedzę, doświadczenie i fachowość pana Grzegorza szybko docenili miłośnicy ogrodnictwa. Filmiki Zielonego Pogotowia zaczęły bić rekordy popularności w świecie ogrodnictwa. Grzegorz Majda odszedł, ale zostawił po sobie wiedzę i pasję. To jest w genach już u nas w rodzinie. Mój tata jest ogrodnikiem, znaczy był ogrodnikiem i jakby zainspirowana tym, tą jego miłością do roślin przede wszystkim i tym, jak on potrafi opowiadać o roślinach, jak on je czuje, jak z nimi rozmawia, stwierdziłam, że trzeba to pokazać jakby szerzej publiczności. Michalina Trępała nie zamknęła Zielonego Pogotowia, wręcz przeciwnie, wraz z siostrą postanowiły go rozbudować o nowe elementy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, ma jakąś zagwozdkę, chce coś rozpoznać, czy szkodnika, czy roślinę, albo poszerzyć swoją wiedzę w jakimś temacie, żeby sięgnął po tą aplikację, żeby tam było wszystko, co jest mu potrzebne. Od pogody, przez cięcie, przez nawożenie, przez sadzenie, przez rozpoznawanie właśnie roślin albo szkodników, przez kontakt w ogóle z ekspertem ogrodniczym, bo tam też jest taka funkcja. W środę w Miejskiej Bibliotece Centrum Wiedzy bolesławianie dostali wiele cennych porad i odpowiedzi na nurtujące ich pytania ogrodnicze. Wszystko dzięki Miejskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej, które zaprosiło Zielone Pogotowie do Bolesławca. I tak pomyślałam, że czemu nie? Zawsze chcieliśmy przyjechać do Bolesławca, odwiedzić tutejszą, zobaczyć tutejszą ceramikę, których jesteśmy fanami, całą rodziną, także chcielibyśmy zobaczyć to miejsce i przy okazji odwiedzić też i zobaczyć muzeum właśnie ceramiki. Także stwierdziłam, że przyjadę i chętnie poznam osoby, które kochają ogród tak jak my, które kochają zieleń, które chcą się czegoś dowiedzieć, chcą się ze mną spotkać. Spotkanie Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało w ramach kilkumiesięcznego kursu ogrodniczego zorganizowanego dla mieszkańców Bolesławca. Zapraszaliśmy na te zajęcia specjalistów od różnych dziedzin i urządzania zieleni, i projektowania ogrodów, i urządzania ogrodów mniejszych czy większych, od uprawy ziół na przykład. I mam wrażenie, że wśród uczestników zawiązała się taka chęć kontynuacji przede wszystkim, ale też takie po prostu zwykłe międzyludzkie kontakty. Powstała grupa, która dobrze się ze sobą czuje i ma zamiar chyba nadal się ze sobą spotykać. Spotkanie zrealizowano w ramach kursu dla mieszkańców Bolesławca Zamieszkaj w ogrodzie. Kurs został sfinansowany z funduszy pochodzących z budżetu Bolesławca.